Minecraft, ale możemy stworzyć dom z dowolnego bloku. Za mną dzisiaj jest kolega Aurox, siemka. Hello. I rozpoczynamy normalną przygodę, survival. Zróbmy stół, zbierzmy sobie deski, drewno i tak dalej. Coś powiedział na początek ziom, aby skraftować domek z wełny. Co da to? No dobra, dobra. Ale jasne, będzie nam potrzebne, tam widziałem wiadro z wodą, to ty będziesz musiał ogarnąć wiadro na szybkości. Ja ogarnę wełnę, dobijemy te owce, które tutaj już sobie muczą. O, świnka! Ilu, świnka, pypa, siemanko! Ej, widziałeś tutaj owcę może jakąś? Stefan, halo? Hop, nawet w ogóle na mnie nie patrzy. O, dopiero teraz, widziałeś jakąś owcę tutaj? Się zbugował czy coś. Dobra, ja już mam 4 drewna. Robię sobie tutaj deseczki. Stawię stół. To weź ogarnij piecek najszybkości, żeby to widzom pokazać. Oglądajcie do samego końca. I właśnie, zostawcie łapeczkę w górę. Przypominam wam, kto mnie teraz słyszy, to kliknijcie teraz łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Pamiętajcie też o subskrypcji na moim kanale. Jak jesteś nowy, nowa, to zostaw suba z dzwoneczkiem. Ja widzę, kto subskrybuje, a kto nie. Przypominam, że jest dalej konkursik dla subskrybentów, który już będzie się kończył z myślę, że za 2-3 dni będą wyniki. No piszcie też komentarze, subskrybujcie. Dobra, to co, ja zbieram dalej drewno. Dobra, ja mam mieczyk elegancko. To co, ja idę po owce, a ty co będziesz robił? Ja pójdę ten bruk pozbierać. A tu trzymaj, wyrzuciłem ci, zobacz. Ty mi wyrzuciłeś kilofa? Dlaczego? Po co? No bo mówiłeś, żebym też ci zrobił. O, dzięki, dobra. Chociaż mi kilof tutaj na razie nie jest potrzebny, bo idę po owce. Tylko gdzie one są? To jest dobre pytanie. Gdzie są owieczki? Nie gadajcie, że nie ma ani jednej, bo są nam potrzebne. Zobaczycie, jak skraftujemy domek z owiec, z wełny tak naprawdę. O, pada na hita. Mam, o to mi chodzi. Wool. Dobra, wełna. A ty ogarnij to wiadro, jak najszybciej postaraj się, ziom. Okej, okay, no druga owieczka. Elo, siemka, dzięki za wełnę. Muszę jak najwięcej wełny. Ja już sobie tutaj zbieram bruk i piecyk będę robił zaraz. A ja mam kolejną owieczkę, 3 wełny. Co jest? Spójrz na tą owcę po prawej, jak się na ciebie patrzy. O, siema. Jak ja mam do niej dojść? Elo, jesteś potrzebna mi! Słyszysz? Halo! Ciągle się na ciebie patrzę, jak pracujesz, jak taki robotnik. A owca jest... O, siema! Tak, tu jestem! Siemanko, elo! Muszę niestety do ciebie skoczyć, nie dobić! Hops! Jest, jestem u ciebie! Zepchnąłem owieczkę, o nie! Zepchnąłem. Elu, nie no, musisz paść, sorry. Ja potrzebuję wełny, jak najwięcej. Musimy szybko zdążyć przed zachodem, nie? Także dawaj na laście. Ja tu nie widzę owiec. O, mam tylko 4 wełny. Dobra, tu będzie chyba 5. Daj, dawaj. Nie dało mi wełny z owcy. O. Pierwszy raz mi tak nie dało. Kolejna owieczka, gdzie jest? Gdzie są owce, owce, owce. A jak tam u ciebie? Szybko zdawaj raport cały czas. Piecek już jest, tylko muszę... O, mam żelazo, ty znalazłem, elegancko. Co, ktoś tam biegł? Ale się przestraszyłem. To owca była. Ja miałem wrażenie, jakby ktoś był... Nie wiem, jakby Herobrine biegł. 6 mam wełny, okej, okay. Jeszcze chyba jedna albo dwie, na wszelki wypadek, bo już nie pamiętam ile potrzebowałem wełny. Będę miał 8 sztuk. Dobra, jeszcze dwie, please, owieczki, gdzie jest... O, nie, mam problem. Jestem głodny. Zapomniałem o jedzonku i przestałem biegać. Teraz potrzebuję świnki, o nie. Teraz jak nie mam świnek, to ja jestem głodny, no. Masz jakieś żarcie? Ja nie mam, co ty, no skąd mam mieć? A widzę, jak to robisz. Aurox has just not achievement dostajesz, ziom. Osiema owieczka, elu, daj mi, jest, mam 7 wełny. Teraz potrzebuję świnki, żeby jedzonko było, jedzonko. Enderman mnie goni, pomocy, gościu. Co? Nie, padnę, wszystko się pójdzie. Padłeś? Nie. Nie gadaj. Mam jedno serduszko, chłopie, nie. No to weź, naprawdę tam jest Enderman ten? Ta, i patrzy się na mnie, skupaj. Ja ci mogę cię, ten, pomogę tobie, gdzie jesteś? Na dole w kopalni, nie znajdziesz mnie teraz. Gdzie ty poszedłeś? Tutaj, gdzie kopałeś, nie ma ciebie tu, gdzie byłeś wcześniej. Jeszcze niżej zszedłem, a ten Enderman tam krąży. Ja boję się wyjść teraz. Co ty, on na ciebie czeka? No czeka. Ej, na mnie właśnie. A ty jesteś tam pod spodem? Tam, gdzie ja wtedy skakałem, czy nie? O nie, nie wiem, gdzie ty byłeś w ogóle. A nie, inne miejsce, nie, to ja wyruszyłem dalej. A, dobra, hop, co w podróż wyruszył. I koło ty tam spotkałeś, to nieźle, masz szczęście. Spróbuj to jakoś przeżyć, bo to na potrzebne nam wiaderko. Ja już mam 8 sztuk wełny i jest, pięknie. Ta, czekaj, ja cię widzę, kopię się do ciebie do góry. Trzeba będzie przepalić nasz żelazo. Czy ty mnie widzisz? Widzę cię, twój nick, ja już się kopię. No dawaj, dawaj, chłopie, bo zaraz będzie ciemno. Musimy skraftować sobie domek, jak najszybciej. Ja czekam u ciebie, czekam tutaj u góry, skaczę. O. Dobra, dobra. Zakłód już się robi. Chłopie, ty pół godziny idziesz do mnie. Ciągle mówisz, że idziesz, a ciebie nie ma. Już się kopię, jestem przy końcówce.
Już piach widzę, dobra. Potrzebujemy jak najszybciej domku! Jestem, patrz, widzisz mnie? Gdzie? Siema, tu! Gdzie ty jesteś? A, z drugiej strony! Widzę ciebie! Cofnij do... Jest, o, widzę ciebie! Siema, elo! Masz tą wodę? Siemano. Wiadro z wodą? Mam. Znaczy mamy ten, żelazo, trzeba będzie przepalić teraz, żeby do... zrobić... Jak się buduje, hop! Szybko! No zaraz zombie będą, inne stworki. Elegancko, w piecyku się pali. Co tam robisz teraz? Żelazo będzie się robiło, sztabki żelazo. To ja sobie swoje... Jest, mamy! Kozak, dobra. Zrobimy swój pierwszy domek z wiadra wody oraz wełny. Czaisz bazę? A czekaj, ja ci dam miecz jeszcze, trzymaj. Lepszy taki, bo zebrałem. A, masz też? Dobra, dzięki, to się przyda. Okej, okay, kozak, mam żelazny miecz. Zdawaj, to lastem idziemy. Dobra, dwa jedzonka, dawaj. Jest straszna lipa. Żebyśmy tylko nikogo przez przypadek nie spotkali. Szybko woda. Nie, tu jest, tu mamy wodę, od razu. Szybko, dawaj, pięknie, mam wodę. Dobra, ja też. Nie, creeper tu idzie. Uciekaj, nie, zombie tam idzie, nie. Przeżyłem, dobra, jeszcze mogę to skraftować. Tylko gdzie uciec mam? Chłopie, gdzie nie ma stworków? A ja padłem. Zombie mnie goni. Nie, przeżyjemy to, damy radę. Dobra, jesteśmy już z powrotem, ledwo to przeżyłem. I co, kraftujemy domek na szybkości, co? Tu będzie woda. Dobra, dawaj. Okej, okay, wełna, pyk. Kolejna wełna, pyk. Czekaj, tyk. I jeszcze jedna, mam dom. Fontaine. Ty, tu stawiamy to? A jeszcze no, dawaj, ten kierunek jeszcze potrzebny jest. Weź mi daj taki kierunek. Właśnie, trzymaj. No, bez tego, widzowie, bez tego kierunka nie stawię tego domku, nie? Coś takiego teraz stawiamy. Tutaj, szybko. I ten domek tutaj. Tak, dobrze? Creeper po prawej stronie jest, szybko! Uwaga! I mamy... To nie jest dom. To jest fontanna! O nie! Ej, musimy skraftować coś innego. To co, mamy się ukryć w wodzie? Jak tu creeper jest koło nas? Creeper w wodzie! Nie. Lol! Niestety wcześniej nie udało nam się skraftować domku. Totalnie nie spodziewaliśmy się tego, że skraftujemy fontannę, co nie? No ja myślałem, że jakiś domek z wełny będzie. Ale za to, no dokładnie, ale za to mamy więcej możliwości do kraftowania. Tutaj po prawej jakiś domek już widzimy, tu po lewej, tu po prawej, tu po lewej, tu po prawej, tu po lewej. To co, kraftujemy jakąś rzecz? Dobra, dawaj. Ja wybieram tą pierwszą. Okej, tu pobieram sobie materiały, pyk, klikam. Elegancko, drugie, muszę to zapamiętać. Ej, zabrałeś mi łóżko, gościu! A to trzymaj. O, dawaj mi. Kolejny bloczek, mam, dobra, już gotowy jestem. Teraz ja musimy podejść i to skraftować. Uwaga, zróbmy tutaj łóżko, te bloki, pyk, pochodnia. Uwaga, co dostanę? I uwaga, mam, dobra, jest pierwszy domek skraftowany w Minecrafcie. Juhu, udało mi się, a ty, jak u ciebie? Dobra, to już też to mam, idziemy stawiać, zobacz. Tak, i no to lecimy, ale mamy naprawdę dużo rzeczy do skraftowania. I najlepsze to jest to, że nie wiemy, co to i co nam się postawi, tak, ta fontanna, co nie? To co, zaczynaj pierwszy. Dobra, to i przypominam, widzowie, tutaj zostawcie łapeczkę w górę, kto jeszcze nie kliknął, a ty postaw i jeszcze nie rozpakowuj. Widzowie, kliknijcie łapeczkę, a kolega to kliknie, wszyscy razem. I pamiętajcie też o subie, bo odcinki są codziennie, filmiki na tym kanale Smyslow, kto będzie oglądał, będę też robił konkursy dla ludzi, którzy są codziennie. To dawajcie na 3, 2, 1, lecisz. Co jest? Bije ciebie? No piję, nie ciemno to wysyło. Zrespiłeś się w domku. Wszanie, daj, ja ci pomogę. Daj, szybko, pomogę ci. Otwieraj. No nie mogę. Dlaczego przerywa mi ten uderzenie? Lol. O, jestem. Dobrze, chłop się wydostał. W domu, domek się zrespił. No taki standardowy, nie? Mamy skrzyneczkę jakąś. Ale niestety pusta. Możemy iść sobie spać. No, ciekawego w tym domku, taki standardowy. On właśnie miał się na początku nam zrespić. A nie fontanna, nie? Miał być to domek z drewna. No a teraz ja. Uwaga, stałem kierunek. A wy, widzowie, możecie napisać w komentarzu słowo domek, a ja przypnę wam serduszko. 3, 2, 1, go. Uuu, już mam lepszy. Ale taki sam, no. Co w środku jest? Tylko, że cegła, tak? Materiał się zmienił, nic więcej. Okej. Dokładnie. Taki solidniejszy domek, nie? Jakby wichura przyszła albo tornado, które też nagrywaliśmy. Też filmiki mamy więcej z Minecrafta na tym kanale Smyslow. To teraz wszystko sobie ładnie pokraftujemy, żeby nie przedłużać. Dobra, mamy wszystko ładnie skraftowane. Stawiam kolejny domek. Zobaczmy, co tutaj nam się pojawi. Uwaga, pyk. Ulala, jakaś studnia? Można się wykąpać? Takie jacuzzi z bruku? Co? Ha, dobra. Wypłynąć tam nie mogłem, beka.
Okej, okay, to teraz twoja kolej. Lecisz. Dobra, to ja stawiam tak. Tam pokażesz. Co tam masz? No, no, no. I co tam jest? Co tam jest? Uu! Ej, uderzyło mnie z tego domku! Ten domek się zrespił w ogóle na ten! Musisz patrzeć, jak ten, jak te kierunki ustawiasz, wiesz? Bo to się zrespiło na... Uuu, tutaj już mamy kozacki domek, piecyki. Ale w skrzynkach nic nie ma. Tu po prawej wszystko rozglądamy się. Taki już lepszy domek. Tutaj już na początku, no, mógłbym zamieszkać takim. Kozak, fajnie, teraz moja kolej. Moby trap jakiś. To co, to nie będzie... Albo to będzie dom łapiący moby? Zobaczmy. Jak mi zmuliło! Co to? Co jest? Co się pokazało? Jakie to wielkie jest. No, gigantyczne. Okej, wchodzimy, zobaczmy. Co tutaj mam w środku? Mob trap. Ty możemy złapać mobki, które co? Nie będą mogły wyjść? No, będą się ten... Jakiś dziwny dźwięk słyszę. Jakiś straszny w tle. Jakieś wyjące coś. No dobra. Idźmy może stąd. Wychodzimy i stawiaj teraz ty. Tylko troszeczkę dalej. Kierunek staw tam bardziej. O, tu będzie idealne miejsce. No. Ej, raz, dwa, trzy, poszło. Wow, na co? Tobie? Ej, musisz zawsze uważać, ją, bo to się respi w tym kierunku, co widzisz, strzałkę. W skrzynkach mamy tabliczkę jakąś, czy... Wiem, co tutaj napiszę. Aureox nie potrafi stawiać domków. Okej. Okay. Jak? Ja umiem właśnie. No, a... nie potrafisz. Teraz moja kolej. Jo, co jest? Tu jest ten, kopalnia. Okej, dobra. No, lecimy brick pillbox. Uwaga, klik. Ulala, dlaczego te domki się w powietrzu respią? To jest domek na zasadzie tamtego, tylko z lepszego materiału. Bynajmniej może ładniejszy trochę. Teraz twoja kolej. Ja będę miał zaraz treehouse. Albo dawaj, postawimy naraz to. Ja tutaj, z boku, a ty tam z lewej dalej. No, no, no. 3, 2, 1, go! Co dostałem? O gościu. Ty wyjść nie mogę. Co ty masz, więzienie jakieś? Villagerem jestem. Villagerem, elo ziomek. Chłop, co ci może ciastkę dać? Emeralda, masz jakiegoś dla niego? Jednego chociaż. Nie mam właśnie. Nie masz? Nie mam. zamknął tam. A pomóż mi otworzyć. Patrz, dobra, co ja mam. Domek na drzewie? Zobaczmy, wejdźmy. Fajny. Kozak, nie? No. Dlaczego to się na początku na mnie zespiło? Wtedy, co mieliśmy problem z mobkami. Ulala. Ej, to jest naprawdę piękne. Podoba mi się. To ja bym takiego domku na drzewie nie zrobił. I w skrzynce jeszcze dostałem miecze, chłopie. To wszystko moje, ja zabieram. To by nic to nie dam. Jest, ej, co ty mi zabierasz? Oddawaj mi to. Masz 3 sekundy na oddanie tego. Bo dostaniesz z miecza. Tak jest, moje, moje. Wszystko? Już? Jeszcze łóżko nawet zajmowałeś mi. No, to mój domek, ja go zrespiłem, a nie twój. To teraz wyjdźmy może. Słuchaj, mam dla ciebie wyzwanie. Challenge. Challenge jest taki. Stąd masz skoczyć. Tutaj, o. Od razu lecisz, skaczesz, no. Dawaj, dawaj, to jest challenge, wyzwanie. I? Przeżyłeś. Przeżyłem się, ba. Elo? To też przeżyję. A, 4 serduszka jeszcze. Chłop, co wyszedł z tobą? Siema, Eniu, Eniu, ja tu stawiam kolejny domek, tak u. I mamy kozacką miejscówkę nieopodal naszych domków. To co, stawiamy? Ty tam po prawej, ja po lewej. Teraz będzie cobblestone house. Dobra, ty klikasz? No, ja 3, też, uwaga. 2, 1, go, pyk. Wow. Ej, ty masz piętrowy. Jeszcze lepszy. Nie, ja mam taki zwykły. No, willą tego nazwać to nie mogę, a u ciebie jak? No, mnie mi się podoba, chodź. Ulala, o gościu, trawkę wokoło masz, jak pięknie. Ululu, co w środku, ale w środku masz puste. XD? No właśnie. Okej, drabinka. Do góry, zobaczmy. I u góry też pusto. Taki domek nieumeblowany. Musisz sobie tutaj postawić różne rzeczy. Ale kozak, piętrowy. Dobrze, zostało mi ostatni domek do postawienia, a u ciebie? Mi to samo, no też ostatni. Czekaj, uwaga, stawiam też. Ło, patrz to! Co? Co dostałeś? Gościu, ja też tak chcę, uwaga. No naprawdę, chłopie. Co masz? No mały, mały domek. A to jest taki gigantyczny. To jest ten sam domek co tamte, tylko że z innego materiału. A u ciebie jak? No chodź zobaczyć. U mnie to taka biblioteka. Jakie to duże. A co masz w środku? Książki. Aha, masz własną bibliotekę. Chłopie. Dokładnie. Możesz książki tutaj dawać. Dasz mi jakąś jedną? No jedną ci mogę dać. Masz sporo. Do góry da radę wejść? Nie.
Nie, nie. No to chłopie, życzę ci udanego biznesu, ja już spadam. Elo, możesz zamykać tą swoją bibliotekę. Siema, siema. Otwórz już ją sobie jutro, co? Bo taka świeża. Dobra. Trzymaj się, na razie. Dobra, widzowie, siema, siema. To byłoby na tyle. Druga część będzie właśnie u kolegi Auroxa na kanale. Link do jego kanału macie w opisie pod tym filmem. Też będzie trzecia, kolejna część w stawianiu lepszych domków. Tym razem takie wille, gigantyczne domki. Także subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kolegę. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Zapraszam również was na naszą grupę na Facebooku Smilex. Mam też Instagrama Smilestone, możecie wbić, zaobserwować, zobaczyć moją twarz i tak dalej, napisać do mnie. Możemy też pograć sobie wspólnie w Minecrafta. Kto by chciał, to wbijajcie. Linki macie w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, do następnego, bo będzie ten trzeci odcinek z lepszych domków.